poszła? Dzień dobry, witam serdecznie. Wadim Makarenko, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry, gościmy Badam TV, gościmy dzisiaj Wadima Makarenkę z Gazety Wyborczej, uszanowanie. Dzień dobry. Wadimie, jesteś stałym bywalcem kongresów badawczych, 13 kongres, witam Cię pięknie, ale nie o tym chciałem dzisiaj. Chciałem Cię zapytać jako człowieka, który głęboko interesuje się marketingiem światowym, a jakie widzisz dziś miejsce badań marketingowych w tym współczesnym marketingu? Powinienem zapytać, jakich badań? Badań, które pomagają biznesowi, badań rynkowych, badań, z których korzystają firmy, no, takie jak Orlen, który dzisiaj miał pierwszą prezentację, no, firmy komercyjne. Ostatnio byłem na prezentacji takiego człowieka, który się nazywa Terry Leahy, jest byłym prezesem firmy Tesco. To jest człowiek, który jest legendą Wielkiej Brytanii, który odrodził Tesco. Tesco popadło w poważne tarapaty na początku lat 90. I wśród wielu wniosków, które on przedstawił z tego procesu, był taki wniosek, który się nazywa Big Data is King. Aha. Czyli duże ilości danych transakcyjnych, danych o konsumentach, rządzą w tym konkretnym biznesie. Ale to, co ja obserwuję, to jest to, że te dane rządzą w coraz większej liczbie biznesów i gdy mówimy o badaniach, to paradoksalnie coraz częściej mówimy o analizie danych. Mm-hmm. I te dane niekoniecznie są przetwarzane wyłącznie przez agencje badawcze. Jasne. No Tesco, jak wiadomo, w Wielkiej Brytanii stało się de facto firmą badawczą, która dostarcza dane tym, którzy tego potrzebują. W Polsce, z tego co wiemy, też przystępuje do pewnych programu kontroli jakości pracy ankieterów, co oznacza w praktyce, że też de facto dywersyfikuje biznes, staje się agencją badawczą. Ciekawy trend swoją drogą. Poza tym Tesco niczym Baron Münchhausen samo się wyciągnęło za włosy z bagna, w którym się znalazło na początku lat 90. Przy pomocy między innymi paneli konsumenckich, czyli czegoś takiego, że w sklepie lokalnym zbierano jak największą liczbę ludności, która regularnie do tego sklepu chodzi i zadawano jej proste pytania, jak sklep powinien wyglądać, co w nim się powinno znaleźć. To są klasyczne badania, o których to są klasyczne fokusy, tak. Mhm. Tym niemniej bez udziału firm badawczych. Okej, ale to jakby udział firm badawczych nie jest do końca taki najważniejszy. Najważniejsze jest w moim pytaniu to, jak te badania Twoim zdaniem będą wyglądały w najbliższym czasie. Bo to są proste formy, tak? Będą odpytywanie respondentów? Odpytywanie respondentów, analiza danych online, dostępnych szybko i błyskawicznie i wszystko to dane będą... Dane zakupowe, to Tesco dane na tym zakupowe, wygrywa, oczywiście. Tak? Tworzenie ogrom programu. Danych transakcyjnych, oczywiście. Dane z programów lojalnościowych. To wszystko firmy mogą zrobić samodzielnie. No, w gruncie rzeczy nie mogę powiedzieć, że niewielkim wysiłkiem, bo się na tym nie znam i dla mnie to jest ogromny wysiłek, ale zapewne jest to coraz mniejszy wysiłek. Te badania się stają coraz tańsze, a wyniki są dostępne coraz szybciej. To prawda. Jeden z prelegentów dzisiaj podał przykład pewnej firmy, która się zajmuje analizami wizerunku marki w sieci. No i to są analizy, które są robione de facto na zawołanie. Automatyka, tak? Tak, błyskawicznie. Automatyzacja procesów, myślę, będzie ogromna w tej branży. Jak to było? Niech mielą żwir, tak? Tak, to jest jeden... To Agata Grabowska zdaje się powiedziała, tak? Niech maszynki mielą żwir, a my będziemy... A my będziemy gotować zupę grzybową. Gotować zupę grzybową. Nie, to byśmy tu dwie parafrazy połączyli. To z wizerunek. Dobrze, no to tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję. Badam TV, Wadim Makarenko, Gazeta Wyborcza. Dziękuję.